Przejdziesz? Dobra. Cześć. Czego ty szukasz? Bo dziurę zrobisz. Kurde! Cześć, Simon, z tej strony Ronek, vloga, jest ze mną Marcin. Siema. A dzisiaj vlog z agregatowania. Tak, na spontanie robimy pod kartofelki, nie? Musisz głośniej trochę, no tak. Pod kartofelki mówimy. Teraz nie będziesz słychać, no. A no tak, jesteśmy w Renówce. A tu mamy agregat 7-metrowy. Marstik. O, Marstika to znają. Tak, jak u ciebie oglądali, to na pewno znają. Ogólnie to jest, chciałbym was przeprosić, bo nie będzie vloga z siewów, nie? Kukurydzy, tak. Siewu kukurydzy nie będzie jednak, bo siali w piątek, ale my nie mieliśmy czasu pojechać i nagrać. Chyba, tego że jeszcze będą coś dosiewać, to może. No to może jedynie wtedy, a tak to no, nie nagramy, no przepraszamy was. Ja nie pojawię się u mnie ani u Marcina film. U mnie się pojawi, ale zagregatowanie. No zagregatowanie się pojawi, siewu się pojawi, tylko nie? Co? No tak, siewu właśnie dzisiaj. Tak, się stawia właśnie teraz. Stawia się teraz właśnie w tej chwili. My akurat sobie mówimy, pojedziemy po rondynu w polu. No, wiemy sobie trafimy. Ogólnie taka smutna informacja. A no, wspomnij o tym. No, Damian zakończył, już nie będzie nagrywana i duba. Wejdźcie na kanał, zostawcie słupka, łapkę. Macie kazanki. Tak, jeszcze na pożegnanie jego. No trudno, no szkoda, no fajnie było, ale no, nagrywam. Nie wiem, czemu już robię po przycie, chociaż jeszcze tam nie skończyłem, teraz tak właśnie zauważyłem. No ja nie wiem, czemu. Też mogę tutaj świecić. No wiem. Ogólnie tak vlog na spotkanie. Ja to nie wiem, co to będzie, jak on do mnie w Żniwa będzie przyjeżdżał. To będzie vlog. Będziecie mieli codziennie czy co dwa vlogi będą tak się srały, że nie zadążycie oglądać. A podoba się nam aktywność pod tymi filmami, no, na tym kanale. U mnie naprawdę to jest w ogóle mega na kanale. U mnie jest porażka, a u Miłosza ten kanał nadrabia. My go bujniemy, że on... Kurde, ole to. Ale przywadzi, no. Dobra, ja to będę jeszcze. Ogólnie chcę was poprosić, że takie wiecie, taką bujanie kamerką, no ale w traktorze to wiecie, jak ten. No właśnie to jest to, że w traktorze tego się nie da. No nie da się. Nie wiem, czy to będzie chyba gdzie wiesz. Nie jedzie, nie. Może. Jeszcze ten kawałek, nie? Tak, ten kawałek jeszcze. No taki będzie krótki się vlog, może. Ale będę musiał złożyć. Będę musiał złożyć. Może będzie widać. Bo widać. Ramionka się składają. Składa się. Dobra, całego nie składamy. To. Ja ale ten agregat to pozor, nie? Podobam. Ja muszę cały złożyć. Tak mi się podoba ten agregat. Zahaczył o gałęzie. Agregat fajny, ale kłódce też trzeba mieć pod tego, bo wszyscy mówią, o, lekki agregat, to co? Ja bym to ruskim ciągnął. A, ruskim. Zesrałby się. Zakopułby się od razu. W pole. Ale gorąco ci powiem, tak, tutaj jest w środku. Jest gorąco, ale klima nie działa. A w ogóle na wiewę można włączyć jakoś. Włącz właśnie. Ogólnie dzisiaj taka pogoda jest do dupy. Jest do dupy, wieje jak nie wiem co. Suszy tą ziemię. Ja robię pod kartofle, ale co tu będzie, to ja nie wiadomo. Niby jest wilgoć, weź daj tam kamerkę na tył. To niech sobie ludzie zobaczą, wyrzuca się wilgoć, jest trochę tej wilgoci jeszcze. Zobaczcie sobie, o. Ale tu już jest piach i tu już w ogóle... Tak, to ty wiesz. Gdzie, widzicie jak się kurzy nawet? To jest porażka w tym roku. To jest taka susza teraz, że masakra, nie? Mogło chociaż trochę popadać. Troszeczkę, tego deszczu 5 no litrów wystarczy. By mogło być, a tak to... No tak, tak. Tak to jak się robi w polu, to powiem wam, nie warto suszyć tej ziemi, nie? No ale co my rolnicy możemy poradzić na pogodę, jaka jest? To z góry muszą tam nam rzucić trochę tej wody. A my tu możemy płakać.
kurde, lament, modlić się, a to jak da, to on to da do tej wody. No, najlepiej, żeby dalej. To jest u nas jeszcze, no bo ktoś powie, o Jezu, no deszczowni nie możecie postawić? Tak. Ale u nas deszczownie to jest wtedy już nieopłacalny interes, mamy za słabe ziemię, u nas najlepsze ziemie to czwarta klasa. Nie opłaca się na te piachy siać. Oj, to tam po zbożu poszło. Nie opłaca się na te piachy kupować deszczowni. Jeszcze jak ktoś ma lepszą ziemię, to tak, ale tak jak u nas są PGR-y, znaczy GR. Gier Hotel? Tak, Gier Hotel. Im się opłaca kupować deszczownie na te hektary, bo 400 hektarów to jest... No, opłaca się, oni tam z tego mają duże zyski. Nowe nabytki co roku są. My dostaliśmy New Hollanda, 200 koni, 205 koni. Fajnego. Tę siódemkę. Dlatego, że sobie w tym głównym... Z tego też będzie vlog. Głównej siedzibie no kupili nowego, nie? Fenda, to także to jest to, że rozwija się tam to gospodarstwo. No i dobrze, ci rozwijałem, to lepsze sprzęty mają. Tak, to jest też to. Właśnie. Ja na swoje sprzęty nie narzekam, nie? To jest tylko to. Gdybym miał na swoje sprzęty narzekać, to wiesz, a już mam tak, że już jest ciągnik zachodni, to już nie jest Polska, kurde, że wiesz. Znaczy, no Polska to jest, nie? Tak, ale no. Mi się, ja mówię o tym, że polski Ursus, nie? No, ale ktoś tam, ja widzę tą dramę na Facebooku, jak ludzie, bo zamykają fabrykę Ursusa, nie wiem, czy dwie, czy jedną zamykają. A nie słyszałem o net o tym? Tak, zamykają fabrykę Ursusa i tam jest taka gównoburza w komentarzach, jak ktoś to udostępni. Ale ja was naprawdę... Zobaczcie sobie ludzie wyposażenia. Człowiek dąży do wygodnej maszyny, a nie do mechanicznego Ursusa, bo ktoś powie, o Jezu, Ursus, kurde, czemu nie kupujecie Ursusa, trzeba wspierać Polskę, polskie fabryki. Tam z polskiego to tylko Ursus, znaczek został. Tam już nie macie nic, tam jest, to jest taki składak, że... No, ja tu was nie będę kłamał, a ja to mówię, to jak jest, nie? Ktoś powie, o Jezu, no masz 15 lat, co ty możesz o tym wiedzieć? No wiesz, swoje wiem. Ci mniejsi rolnicy to mają, nie? Ale też, ale większe rolnicy to już wiesz. Ale ja rozumiem, ale przychodzi, pisze gościu, który ma 60. Ja tam nie obrażam tych, co mają 60, broń Boże. Ale mnie to wkurza takie sranie się. A ma 60, 6 hektarów, czy tam nawet niech ma se 15. I on wie, co się wypowiada. Co to nie polskie i co to Ursus, że Ursusa tylko kupujcie, a inne te. Upadnie fabryka, upadnie. Ktoś, znaczy powiem wam tak, to nie ma, że upadnie fabryka, bo wątpię, że upadnie fabryka, bo ktoś to kupi. Ktoś o to zadba, ktoś włoży pieniądze i wyprostuje tą fabrykę, będą mniejsze pieniądze, zaciągnik trzeba będzie zapłacić lub większe, to zależy od tego, kto to kupi. Także ja nie wiem, o co niektórym chodzi naprawdę. No wiesz, no każdy też ma swoje zdanie. Tak, ja to mówię, to już polski sprzęt dawno odszedł w zapomnienie. To dostają tylko, wiecie, 60, ja bym kupił sobie 60, z chęcią bym kupił, bo tak jak... No przyda się, polski to jest polski sprzęt, jechać zimą po drzewko, jechać po coś za, to wtedy no nie odpali, ktoś nie będzie zapalał zachodniego ciągnika 160 koni, żeby podczepić przyczepkę i jechać te, trzeba uciąć, nie? No właśnie. To taki właśnie mały ciągniczek to jest potrzebny, ale 60 to już nie te czasy, nie? Tam w tytule będziecie mieli takie poruszenie właśnie o tym, Zaraz to będzie muzeum 60. Tak, no teraz to już jeszcze wiesz. Trochę to ktoś powie, o, wjeżdżasz w zboże, no wjeżdżam w zboże. Ej, co to tam ci mruga? Gdzie? No na ekranie mruga coś, a bo zostało 4 minuty tylko na ekranie. A no, tylko 4 minuty. Ja tu nie mogę to właśnie. Usuwać tak. Ogólnie już ile nagrywamy? Z 5 minut? Z 5 minut? Lekko. Ale już trochę wybnie z wodę, bo on dosyć. No by nie, to mały, sorry, to pod kartofle to musi być ładne. No tak. O, i składanie. I tu już koniec? Koniec. Jeszcze tam przejadę raz. Jeszcze tutaj. Trochę zabuja ciągnikiem, ale to normalne. Coś to tak robić, tak przydało, nie? Żeby tę kamerę przyczepić tu tak w rogu. Żeby no poczekaj, ja tam wyjdę i zagarnę to na tej drodze, nie? Dobra, wracamy po krótkiej przerwie.
A wracamy po krótkiej przerwie. Jesteśmy z wami. I tak, na pewno teraz wleci vlog z agregatowania. Rączki tu, a sobie jedzie, nie? To żartuję, nawigacja! Z agregatowania. U Marcina, jak i Gier Hotel. I jeszcze może wpadnie film sadzenia ziemniaków. O, to zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Otóż tu na kamerze mam tylko 3 minuty do nagrania. Musimy zrobić te vlogi, trzeba będzie usunąć tutaj na tej karcie pamięci. Jojo, zrobimy zaraz, ale tak się wyjdzie z tego. No. Pójdziemy do domu. O, no i robota skończona na dzisiaj. Tak, raptem parę arów to tak. Raz, dwa. A jeszcze tym sprzętem to daj spokój. 7 na 10 minut po robocie. O, koniec. I znowu składam, bo powiedzą, ty to olej, kurde, przeliwosz. Tylko składać i składasz. Muszę tam właśnie kiedy zajrzeć na te, bo to się tak rozwalnie, bo to się szybko składa. Powiem, kiedyś jak mi podskoczył agregat, to myślałem, że błotniki, kurde, się połamały. To? No, na dziurach, no podskoczyło mocno, bo odbiło się, nie? Ty, żebyś psa nie przyjął. Spadaj. Ty parę chwil leży i nic. No się nie boi cwaniaczek. Udaje cwaniaczka, a później gdzie płatko. No. A mnie ręka boli tego już. No ja mam dodać coś jeszcze o Damianie może. Nie no co o Damianie, no powiedziałem, że zakończył karierę. A, na pewno. Weźmy się za muzykę. A, tam niech się bierze. Gdzie Marko tam za muzykę się zaczął. Niech się bierze. No a kończy z YouTube'em, no jest kilka przyczyn, dlaczego kończy. Tak, on tam pisał. A to w opisie tam napisał. Dlatego, że to nie ma się nagrywać, to może zacznie nagrywać, no, tego nie wiem. Nie wiadomo. Znając życie, jeżeli on mówił, że kupi sobie aparat, to tylko bo on mówił, że aparat tylko kupi, ale już nie będzie nagrywał. No to znając życie, to będzie nagrywał, nie? On może wie, że tak. Nie wytrzyma bez nagrywania. Gdzie on tam, gdzie mu wiesz, na pewno. Tak, to też. Może u siebie to nam pewno coś nagra. Wierzę, że nie. No, też pewnie. Nie wierzę, że już skończył z YouTube'em. No, też to wątpię. To żeś wszystko mi nagrywał w Tambajzer. Co? Oj, tam, co? Dobra, co kończymy, nie? Także do następnego, mordy, miłość, tam się z wami pożegna. Trzymajcie się, cześć. Cześć, siemano. Ouu.